Jest godzina 8:20, ja już nagrałam ulubieńców, musiałam zrobić to ponownie, bo niestety, ale coś mi ostatnio nie wyszło, nie wiem, ale nie mówię ho, bo jak zobaczę te pliki na laptopie i znów mi coś nie będzie grało, zwłaszcza, że nie mogę w ogóle ułożyć tej grzywki i ona stoi na każdą stronę, no to wtedy pewno znów stwierdzę, że nagram ponownie, ale nie mam już za bardzo kiedy, więc no nie wiem. Zobaczymy. Chyba nie usunęłam tamtych starych plików, więc wtedy zadecyduję, która wersja ujrzy światło dzienne. A tymczasem otwieramy kalendarz i biorę się za sprzątanie kuchni, bo tak jak Wam mówiłam w poprzednich vlogmasach, na dzisiaj sobie to zostawiłam. Chcę tak generalnie wymyć wszystkie meble, w środku też, te płytki dookoła, no żeby to już takie było czyściutkie. Właśnie na święta, ja robię to tak stopniowo, nie wiem jak to u mnie wyglądało rok temu, nie pamiętam już, ale właśnie ostatnio wysprzątałam biurko, więc to było we vlogmasie 10, także jeżeli jesteście ciekawi jak to u mnie wygląda, jak mam poukładane kosmetyki i tak dalej, to zapraszam Was właśnie do vlogmasa 10. W 9 sprzątałam szafę z ubraniami, komodę, akurat to jeszcze sprzątałam w listopadzie, została mi kuchnia i szafa w korytarzu, no i tutaj jeszcze miałam w tej komodzie sprzątać, co jest obok mnie, ale tam jest w zasadzie porządek, bo w sumie jak sprzątałam chyba gdzieś na wiosnę, to tak się ten porządek cały czas utrzymuje, także nie wiem, czy coś tam będę kombinować, chyba, że mi się zachce, ale tak jak mówię, najważniejsze dla mnie to dzisiaj wysprzątać kuchnię i jeszcze ta szafa w korytarzu zostanie na któryś dzień i całe mieszkanie będzie odgruzowane. Dobra, to teraz kalendarz. I mamy 10 okienko, gdzie nie 10, matko, 11, ale ten czas leci i ja znów nie widzę. Dobra, jest, oj, coś takiego innego. Takiego kształtu to jeszcze nie było. Teraz sobie przypomniałam, że jeszcze przebitek nie nagrałam do ulubieńców. Co to? O ja. Wiecie co, naprawdę ten kalendarz z każdym kolejnym opakowaniem mnie zaskakuje. W jednym okienku dwa takie kosmetyki. Który kalendarz, w sensie firma, nie wykorzystałaby tego, aby na przykład w 9 dać balsam, a w 10 peeling do ust? No, która? A tutaj otrzymujemy dwa kosmetyki w jednym. Naprawdę wow. Przyjemnie pachnie. Przy sobie. Mhm, tak słodko, bardzo fajnie. A tutaj mamy scrub. Nie będę go teraz rozpoczynać, bo mam tam akurat otwarte od orientany. Jak mi się skończy, to po prostu dwa te kosmetyki wjadą tam do szuflady, bo teraz mam pomadkę ochronną z Isany, dobrze mówię, no i właśnie peeling do ust orientany. No i używam codziennie, więc myślę, że już niedługo włożę właśnie te. Ale fajnie, że to takie do zestawu. No mega, kurczę, naprawdę. Ale jestem zadowolona z tego kalendarza, nie byłam do końca przekonana, ja chciałam ten z ASOS-a, jego mi wykupili, no i tak już mówiłam Wam zresztą jak to z tym wszystkim było, no i tak w sumie kupiłam ten, on był u mnie taki na drugim miejscu, ale no jednak tamten jakoś tak bardziej skradł moje serce. Niemniej jednak on zaskakuje mnie przy każdym okienku. Wiadomo, że te cienie może być dla kogoś nudne, dla mnie nie, dlatego że no, u mnie do pracy z klientkami sprzedadzą się takie bardzo, bo mimo, że ja się nie maluję jakoś bardzo cieniami, to jednak pracuję nimi na klientkach, a cienie z Glam Shopu są rewelacyjne i uwielbiam je, więc dla mnie to jest sztosik plus te wszystkie dodatki, które się tutaj znajdują. Mega, tak samo jak była konturówka razem z pomadką, więc no wow, gdzie w
wkłada ktoś dwa kosmetyki do jednego pudełeczka. No rzadko się to zdarza, ja jeszcze nigdy się z tym nie spotkałam, a miałam już parę tych kalendarzy. Na przykład z Clinique, The Body Shop, Revolution, chyba dwa razy. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby dwa produkty, oj, już bym je odciął, dwa produkty były w jednym okienku. Także sztosik Glam Shop. Sztosik! Turning yellow, the air is getting cold, my mind is feeling mellow, the days of fall are growing old. When I say that you're all posprzątana. Ja tak nagrywałam totalnie na rad, bo ciągle rozładowywuje mi się bateria. To przez to, że rano nagrywałam ulubieńców, a później od razu wzięłam się za kuchnię i no tak to już jest niestety. No ale ogarnęłam wszystko, w sumie zaczynając tutaj. Lodówkę Wam pokazywałam, czyściutka. Tutaj wszystkie meble były umyte, w sensie drzwiczki. O, jak widzicie, jest 12:15, zaczęłam kuchnię sprzątać chyba w pół do 9, czy o 9. Także naprawdę, no, narobiłam się tutaj. Także już padam. Tutaj nie wszędzie sprzątałam w środku, dlatego że dosyć niedawno to robiłam, więc nie było potrzeby. Ale tam, gdzie widziałam, że trzeba, no to wymyłam środki, na przykład tutaj czy tu. Oczywiście dookoła wszystko umyte, ścierka się suszy i ta ściereczka z Wilety. Tutaj oczywiście blaty, słoiki też zostały umyte. Jedyna szuflada, jaką wysprzątałam, to tutaj z przyprawami. Bo co prawda większość jest tam powieszona, ale to są takie, które rzadziej używamy. Bądź na przykład cynamon, proszek do pieczenia, które lubię mieć tutaj pod ręką. Oj, coś tu się... Dobra, zaraz to poprawię. No i najgorsza to chyba była ta, tutaj gdzie mamy kosz na śmieci i
taką segregację. No to faktycznie tutaj był niezły syf, także też wszystko zostało umyte. Co jeszcze mogę powiedzieć? W zasadzie no to tutaj myłam tylko z wierzchu już te drzwiczka, bo ja w kuchni raczej dbam regularnie o to, żeby było czysto. Też no przechowywuje się tutaj żywność, więc gdyby to było w takich warunkach niefajnych, to raczej nie zachęcałoby do jedzenia, więc musi być tutaj porządek. No i tak to wszystko się prezentuje. Myślałam jeszcze, czy tego szkła nie wrzucić do zmywarki tutaj, co jest w tej witrynie, ale z drugiej strony ładnie się błyszczy. Było niedawno myte wszystko, więc sobie darowałam. Nie będę dokładać sobie roboty. No chociaż to jest tylko włożenie do zmywarki, ale później wyciąganie i bawienie się z tym. Nie. Nie dzisiaj, bo później idę jeszcze z Kubą lepić uszka do mamy i pierogi, kolejna tura, także jest co robić, już sobie nie będę dokładać. No a teraz to chyba już przejdę do robienia obiadu. Aha, no i jeszcze wszystkie te płytki też myłam. Najpierw wodą z płynem, a później wilgotną ściereczką. I chyba to tyle. O, widzę, że jeszcze tutaj szybki od piekarnika nie ogarnęłam, ale to też się za chwilkę zrobi. Jestem szczęśliwa, że to ogarnęłam i odgruzowałam kuchnię przed świętami. No nie było źle, tak jak mówiłam, ale no mimo wszystko, wiecie, jak się użytkuje, to się tak nie zwraca na wszystko uwagę, a później przy sprzątaniu, jak ja zobaczyłam na przykład drzwiczki od zmywarki, to zwątpiłam, skąd one takie brudne, jak tego na co dzień widać nie było. Tak samo z lodówką. Normalnie użytkujemy, jest spoko, a teraz ją całą wymyłam w środku i takie wow, jaka ona jest ładna w środku. Także no, warto zrobić częściej takie porządki. Ja się bardzo staram być w tym regularna. No ale czasem po prostu czas nam nie pozwala i to tak się odkłada na później, aż w końcu naprawdę jest nieciekawie. Kuba już wysprząta całą łazienkę, to mi odpadnie, a ja jeszcze tą szafę w korytarzu, ale to w któryś dzień. Tam nie ma już wiele, więc myślę, że pójdzie gładko. Muszę to zrobić jeszcze w tym tygodniu teraz, bo chociaż już tam mam ciężko z czasem, ale na pewno jeszcze więcej go wynajdę niż w tym świątecznym tygodniu. No ale dobra, bo zaraz pewnie znów mi się zacznie rozładowywać bateria, bo chwilę tylko była podładowana. Biorę się za obiadek, dzisiaj leniwe, z cynamonem rozpuszczonym delikatnie, znaczy delikatnie, no małą ilością masełka, żeby były takie wilgotne, i erytrytolem. Nie wiem, czy... Nie, chyba normalnie nie będę mielić na cukier puder, tylko posypię tak delikatnie z góry. To będzie sztos. Mąż przygotuje sobie wywar. Nie pokażę wywar, tego. Wywar. Nie pokażę tego. Wywar. Wywar. Jeszcze nie pokazywałam Wam, wczoraj Kuba miał w kalendarzu takie mydełko, natomiast w dzisiejszym okienku mgiełka do ciała, która bardzo ładnie pachnie, więc już widzę, jest w użyciu. Jak widzieliście, obiad też już zjedzony, było to naprawdę bardzo dobre. W Thermomixie jest przepis z mąką pszenną, a ja użyłam po prostu mąki pszennej pełnoziarnistej typ 1850 i wyszło pychota. Do tego polane masełkiem, posypane cynamonem i erytrytolem. Sztosik, polecam Wam, spróbujcie. A ja teraz już się przebrałam i lecę do góry do rodziców, bo będziemy lepić uszka, tak jak mówiłam, więc zabieram Was ze sobą. Muszę zamknąć szafę, bo Kuba dopiero co wyciągał kurtkę i on nigdy nie zamknie tej szafy. Także Kuba, jak to oglądasz,
Pewnie przewijasz i może akurat trafisz na ten moment, gdzie zaszczerzę. Kolorystycznie dzisiaj jestem idealnie tutaj dobrana z moimi pantofelkami, także lecimy. I pierogi ogarnęliśmy. Teraz będę tutaj robić ciasto na pizzę. Ono sobie zostanie tam godzinę do wyrośnięcia, a my w tym czasie skoczymy jeszcze do Carrefoura, przy okazji do Rossmana po jakieś żele pod prysznic. Także wykorzystamy jeszcze ten czas, a później jak wrócimy, to muszę szybko zabrać się za montowanie tego vlogmasa, bo chciałabym mieć wieczór już taki wolny, żebyśmy mogli się położyć, oglądać sobie dom z papieru. A jednak to trochę wszystko zajmuje, więc miejmy nadzieję, że mi się uda, no bo jutro na 8 mam zajęcia do godziny 14, a później chcemy jechać do Muszyny. Niedaleko od Sącza, tam jest cały taki ogród z figurkami różnymi z bajek, taki oświetlony. No wygląda to pięknie, bo widziałam gdzieś tam w internecie. Także chciałabym Wam co nieco ponagrywać. Myślę, że będzie taki wtedy mega świąteczny klimat i nie będzie czasu na to, żeby jeszcze się bawić w montaże. Więc trzymajcie kciuki, żebym to wszystko dzisiaj ogarnęła.